Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym unboxingu. Tak jak widzicie, dzisiaj trochę inaczej. Ze względu na to, że jestem chora, mam kaszel, katar, więc nie będę Wam pokazywać mojej twarzy dzisiaj. Dziś zrobimy inaczej, szybki unboxing. To jest fanbox, w końcu po 3 miesiącach przyszedł. Musiałam nawet sprawdzić, co dokładnie zamawiałam na stronie internetowej. Jest to box Twisted Wonderland. Co to Twisted Wonderland? Jest to gra o Tomę. Na dziewczyn, nawet dla facetów też. Dostępna na komórki i chyba na PC-cie na stronie przeglądarkowej. Niestety nie jest możliwość grania w nią w Europie. Jest ona tylko w języku chyba koreańskim, w Korei dostępna. Myślę, że robi się coraz bardziej popularna. Ja widziałam opening, muzyka super, postacie fajne. Niestety mogę nie zapamiętać ich imion, bo są trochę skomplikowane. Myślę, że za niedługo wyjdzie. Szczególnie, że Disney wziął to anime i będzie robił anime z tego. Znaczy, może anime wziął, anime będzie. W sensie tą grę. Super, tylko nie wiem, jak to wyjdzie akurat z Disneyem, bo Disney jeszcze nigdy nie robił anime. Więc będzie ciekawie. Mam nadzieję, że da radę gdzieś to zobaczyć. No to co? Zabieramy się do otwierania. Jak mówię, mogę nie pamiętać trochę imion postaci, bo są dziwne. Wiem, że chciałam rzeczy z Czerwonego Domu, z Riddle. Bo tam są domy też, tak jak troszeczkę w Hogwarcie. No zobaczymy. Nie wiem, co to jest. USB? Czekajcie, jeszcze wyciągnę. Okej. Powiem Wam, że to jest USB, tutaj macie. Tutaj. Powiem Wam, że pierwszy raz się z tym spotkałam, ale chyba wiem, co to jest. To jest podświetlacz. Tylko, że na USB będę musiała gdzieś rozgałęzić, potrzebuję. Dobra, mamy kolejną rzecz. Plakat. Kochani, ja nie będę Wam pokazywać plakatu, bo ja mam problem potem, żeby to włożyć z powrotem. Niestety plakat będzie szedł na szerokość, więc ja sobie go nie powieszę. Jest wątkiem halloweenowym, jest bardzo fajnie. Dobra, to wyrzucamy. Znaczy zostawiamy, bo nam się to przyda. Mamy figurkę plexi. Lecimy. O Jezu. Wszystko mi poleciało jak nie tak. O, akurat z nim chciałam. Kochani, to jest Riddle. Ona powiedzieć, że główny przewodniczący od Czerwonego Domu. Czerwony Dom jest od... jak ona się nazywała? Czerwona Królowa. O, Czerwona Królowa z Alicji w Krainie Czarów. Powiem Wam, że to jest trochę dziwne, bo te postacie nie są... jako ten, jako villains, czyli wiecie, ci źli. Kurczę, wiecie, powiem Wam. No, nie jestem zadowolona. Ona była zabezpieczona, ale nie ma żadnej dodatkowej folii i jest porysowana. No, na szczęście jest to na dole. Jeśli to jest tak, jak ja myślę, to nie będzie tego widać. Tak, tak, to jest do tego. Proszę. Niestety nie trzyma się stabilnie, powinno być trochę wąskie, nie trzyma się stabilnie. Nie wypadnie, ale troszeczkę ten, muszę to wytrzeć porządnie. No ale jest porysowane. Pierwszy raz spotkałam się, żeby mi nie zabezpieczyli, kurczę, fanbox. Tu się nie postaraliście, serio. Pierwszy raz daliście mi niezabezpieczoną figurkę plexi. No ludzie, za taki czas oczekiwania to by się należało trochę ten. Zresztą widzę, że to na pewno będzie droższe ze względu na to, że jest USB. Bardzo fajne, to mi się strasznie podoba. Figurka na minusie, bo jest jednak bez tła, prosta, ładna, ale i tak mi się podoba Riddle. Ale bez zabezpieczenia, porysowana, nie fajnie. Zakładam, że tu jest kubek, ale powiem Wam, że już mi się nie podoba, bo plakat 10 zł. Figurka plexi 39 zł. Plus to, znaczy ona jest bez podpórki, trzeba odjąć przynajmniej te 5 zł. To może być trochę droższe urządzenie, z 30-40 zł. Kubeczek, ja widzę, że tu mamy jeszcze chyba bluzkę. I powiem Wam, że to trochę mała zawartość. Ja taką zawartość mogłabym mieć za 100 zł. Oj, spadł mi kubek. A nie za 120, bo tyle kosztował. Wow, z Riddlem, ale patrzcie, jaki zajebisty. Nie wiem, czy teraz widać, bo to słońce tak. Jest on metalowy, kurczę.
Tu jest trochę brudny. A nie, to nie jest brudek, to jest po prostu źle wydrukowane w tym miejscu trochę. Ale powiem Wam, że takiego jeszcze nie miałam buszącego. No super! Jestem na razie zadowolona, bo spód nie jest taki jak zwykły kubka, więc super. Na dodatek Riddle. Z nim najbardziej chciałam. Powiem Wam szczerze, że mam figurkę zamówioną od niego. Ale to już w innym tym. Mamy bluzeczkę z niebieskim dołem. Mam nadzieję tylko, że mój rozmiar, bo już teraz po tak długim oczekiwaniu ja mogę się wszystkiego od niej spodziewać. Chyba bluzka to jest. Bluzka! Ej! Pierwszy raz mam bluzkę na ramionczkach! Ja cię kręcę! O, dobrze, czekajcie, ja muszę to odsunąć, żebyście zobaczyli lepiej. Z niebieskiego domu. Akurat tego pamiętam, bo z nim też chciałam. Epel. Boże, oni naprawdę mają dziwne te imiona. On jest uroczy. A ta bluzka jest zajebista. Dobra, bluzka jest na pusie, ale ponieważ jest to na ramionczkach, więc na pewno jest trochę tańsza niż inne. I ostatnia rzecz, kochani. To są przypinki, też z tymi dwoma panami, którymi chciałam. Teraz Wam pokażę z bliska. Powinno być... A, pojedynczo Wam pokażę. Jak zwykle są super zrobione, zajebiste. A widzę, że dostaliśmy też niezapowiedzianą rzecz. Nie chciałam akurat. To jest jeden z bliźniaków z domu od Arielki. W sensie, nie z domu Arielki, tylko z domu Ursuli. Ona chyba tak się nazywa, ta wiedźma. Koty wariują. I powiem Wam, że akurat tych bliźniaków, oni nie bardzo mi imion, ale oni trochę wyglądają z tymi zębami, jakby byli przodkami, czy jakoś tak od tych dwóch takich piranii, które pływały zawsze. No akurat to średnio. No i powiem Wam, ciężko mi powiedzieć, czy jestem zadowolona, czy nie. Bluzka i figurka plecy z tym podświetlaczem oraz kubek, no mega. Ale coś mi tutaj tak, szczerze powiem, mało. Ja tu nie żartuję, naprawdę mi mało. Ja tu przywykłam do obfitości, to był box za 120 zł. Ja nie wiem, czy nie zapomnieli, za jaką cenę ja ten box kupiłam, czy co. No ale oczekiwałoby się troszeczkę więcej niż tylko tyle. No chyba, że taka wysoka cena jest tego, bo niestety ja się nie znam na tych urządzeniach. Pierwszy raz dostałam, super. Mam nadzieję, że dostanę następny raz coś fajnego, taką szeroką plexi, żebym mogła sobie też włożyć tutaj. W komentarzu najwyżej napiszę Wam po tym, czy to działa. No ale figurka plexi bez zabezpieczenia porysowana, no tu mnie trochę zmroziło, kochani, naprawdę. Powinniście fanbox naprawdę zabezpieczać, poza tym, no mówię Wam, taka trochę, to może być drogie faktycznie. Ale taka, popatrzcie troszeczkę, widać troszeczkę, chyba widać wszystko. Taka trochę mała zawartość. Ja bym dała tą zawartość za 100 zł, a nie za 120 zł. No, fanbox, troszeczkę lecicie w kulki ostatnio ze mną. To naprawdę, nie dość, że czekałam 3 miesiące, to nie dostałam nawet żadnej rekompensaty za czekanie takie długie. Bo wysyłaliście mi to milion razy. Ja bym żądała tutaj jakąś rekompensatę albo coś. No nic, w każdym razie powiem tak, no z jednej strony jestem zła o to, że tyle czekałam, zawartość wydaje mi się trochę za mała, adekwatna do ceny, którą dałam i do tego, że czekałam 3 miesiące, no powinnam dostać inne, chociaż dwie przypinki dodatkowe, wyroczek dodatkowy czy cokolwiek za to, że tyle czekałam, jestem jednak stałą klientką bądź co bądź. Ale z drugiej strony to jestem też zadowolona, bo podstawka z podświetleniem figurki jest super, koszulka jest obłędna. A kubek, naprawdę takiego kubka jeszcze nie miałam. Kochani, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja mile widziana. Powiedzcie, co sądzicie o tym boksie, bo ja czuję no i lekki niesmak troszeczkę. Troszeczkę za mało i praktycznie rekompensaty jednak. Ja bym dała naprawdę za takie długie oczekiwanie, 3-miesięczne. I za to, że jeszcze będę zamawiać, a nie rezygnuję. No i co, zapraszam Was na mojego Discorda, zapraszam na inne unboxingi, myślę, że jutro, czyli nie jestem pewna, bo miałby dzisiaj wysłany box, ale jeszcze nie dostałam informacji, myślę, że ta osoba raczej się nie wyrobi dzisiaj, będzie jutro pewnie wysłany, więc będę pewnie nagrywać w poniedziałek, we wtorek, najpóźniej w środę, bo potem już trochę ciężko będzie nagrać. Nietypowy unboxing, mniej więcej wiem, co będzie, bo zamawiałam, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
No i tyle. Czekajcie na kolejne unboxingi. Trzymajcie się. Hejo!